Szanowni Państwo, witamy Państwa w Haszlachu na drugim Traktor Power. Prawdopodobnie tam przy traktorach to nas nie słychać, bo oni się szykują do korowodu, ale zanim rozpoczniemy, chciałbym powiedzieć przede wszystkim, że drugie Traktor Power odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi oraz pod patronatem starosty powiatu cieszyńskiego Janiny Żagań, w której dzisiaj w imieniu mamy zaszczyt gościć pana Mieczysława Szczurka i poproszę go o krótkie otwarcie naszej imprezy. Szanowni Państwo, power od zeszłego roku już jest, widać, że się rozkręca. Cudowne jest to, że chociaż się niektórym wydaje, że rośliny, drzewa rosną od stuleci tak samo, to widać, jak zmienia się technika, której używamy, żeby sobie pomóc przy takich wszystkich rolniczych, ogrodniczych sprawach. A tu to najstarsze wydanie, to coś, co dotrwało do dzisiaj. Jesteśmy na imprezie Traktor Power w Haszlachu. To druga edycja zlotu z zabytkowymi ciągnikami rolniczymi w tle. Są z nami pomysłodawcy tego zlotu, czyli Kamil Szturc, Ula Żyła Szturc i Marcin Szturc. Rodzina, która kolekcjonuje zabytkowe ciągniki i sama odrestaurowuje sporo z nich. Kamil, opowiedz nam, skąd się wziął pomysł na ten zlot? Pomysł na ten zlot się wziął z tego, że w naszej okolicy nie ma imprezy związanej z zabytkowymi traktorami. My chcieliśmy ludziom po prostu pokazać, jak to wyglądało w tamtych latach, jakimi maszynami musieli pracować. A wiem, że wy macie już dosyć solidną kolekcję tych ciągników. Ile ich jest? Tak mniej więcej, oczywiście, bo wiem, że trudno czasami to zliczyć. No, według moich obliczeń to 21, licząc razem z zabytkowym kombajnem, który w tym roku będzie testowany na żniwach. Kamil, opowiedz nam o jednej z perełek w twoich zbiorach. Jest to ciągnik marki Hartpar, model 1836 z 1928 roku. Jest to jedyny prawdopodobnie egzemplarz w Polsce oraz jeden z nielicznych w Europie. Posiada 9 litrów pojemności, generując 18 koni mechanicznych. Maksymalna prędkość tego ciągnika to jest 5 na godzinę. Jest z nami kolejna perełka z kolekcji Kamila, której nie było na zeszłorocznej edycji. To kombajn, o którym więcej opowie nam Kamil. Jest to jedyny kombajn na naszym zlocie. Maszyna jest marki Bautz. Jest to model T600, typ 5 z 1960 roku. Jest z nami Mariusz Króliczek, sołtys Haszlacha. Powiedz nam, Państwu. Mariusz, dlaczego ta impreza tak bardzo jest lubiana przez mieszkańców i dlaczego ty z Radą Sołecką się w to zaangażowałeś? Zaangażowaliśmy się wspólnie z panią dyrektor GOKU, z Radą Sołecką, ponieważ po mega udanych dożynkach powiatowych było trzeba wymyślić jakąś fajną imprezę. Militaria kiedyś tu były, ale militaria organizują różne miasta w okolicy, także nie chcieliśmy powielać tej imprezy. A w związku z tym, że mamy tu pasjonatów, państwo Szturców, przyszedł pomysł taki o tych zabytkowych traktorach. No i pierwsza edycja była super. Za parę minut zaczynamy drugą edycję. Pogoda dopisuje, myślę, że też będzie super. Ta impreza to przede wszystkim świetna promocja dla sołectwa Haszlach. Powiedz mi, skąd są między innymi goście? No, goście przyjechali, z tego co mi wiadomo, no, prawie że z całej Polski. Bo nasi mieszkańcy, państwo Szturc, jeżdżą po innych zlotach, no i zapraszają tam tych swoich znajomych miłośników do naszego małego sołectwa. No, impreza zaakceptowana została przez i Radę Gminy, i pana wójta, także myślę, że wszystkim pasuje ten format, także powinno być tylko lepiej. Czyli krótko mówiąc, Haszlach, niewielka miejscowość, ale jest znany obecnie w całej Polsce. Daje radę, dokładnie, rozpromowana w całej Polsce. Looking for a shade when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. God, don't feeling good. Yeah, but I'm about to win off. I go pretty afternoon. It's a plus four. Looking at the skyline, looking back at my life. And I gotta say, it's one of a kind. Jest z nami Andrzej Marcysiak, bardziej znany jako gwiazda sceny, czyli André. Odwiedził nas podczas Traktor Power, gdzie jest gwiazdą wieczoru. Powiedz mi przede wszystkim, co dzisiaj zaśpiewasz? No, zdradzisz nam?
tradycyjnie zagramy wszystkie nasze, że tak powiem, stare przeboje, dlatego że grając kilkadziesiąt koncertów w roku, stwierdziliśmy, że nowe piosenki nie do końca są znane i nie zawsze publiczność z nami je śpiewa. Dlatego zagramy na pewno nasze szlagierowe piosenki, te, które ludzie dobrze kojarzą. Chociażby taką jak Ale Ale Aleksandra, Kasiu Kasieńko, Miłość Bóg nam dał. To jest nowa akurat piosenka, ballada i tam właśnie na chwileczkę zwalniamy. A potem oczywiście Czarodziejko, Serc Złodziejko i tak dalej, zresztą sami Państwo posłuchacie. Tu mamy Aleksandrę, tu mamy Kasię. Powiedz mi, ty piszesz swoje teksty z myślą o konkretnych kobietach, czy wychodzisz z założenia, że każde imię zasługuje na to, żeby znaleźć się w piosence i odpowiednio wychwalać panie? Jeżeli będzie pomysł, to nagramy piosenkę o Monice, jeżeli będzie pomysł, to nagramy piosenkę o Basi. Dlatego nie ma to żadnej reguły, nie są to żadne kobiety związane ze mną. Natomiast jeżeli chodzi o piosenkę Kasiu Kasieńko, ta szalona Karolina czy Aleksandra, to napisała dla mnie ta sama osoba, to jest Kasia Pawłowska, którą pozdrawiam serdecznie. I to właśnie ona ma takie, no takie, ma ten dar, że właśnie fajnie wychodzą jej piosenki właśnie o kobiecych imionach. Oczywiście ja zrobiłem do tego linię melodyczną i tak właśnie się powstawały te piosenki. Aleksandra powstała bardzo szybko, bo w zaledwie chyba bodajże 2 godziny? Jakoś tak. To niesamowita tak. Prędkość. No. A patrząc na także, to... Także nie ma reguły, jeżeli chodzi o przeboje, jeżeli chodzi o hity, dlatego że możemy nad jedną piosenką usiąść w zaciszu domowym i pisać piosenkę 2 lata, a można czasem 2 godziny. A powiedz mi, sprawisz, że dzisiaj w Haszlachu będzie jeszcze bardziej gorąco? Jak my to wszyscy wytrzymamy? Czy jakoś będziesz też studził nastroje pod sceną? Nie ma studzenia. Ja wiem, że jest gorąco, nam też jest na scenie gorąco. Natomiast będziemy się doskonale bawić i jestem przekonany, że tak będzie.